pójdziesz w stronę... Gdzie ta Hanka stoi? Po której stronie ona stoi? Hanka Gronki. Mieszkańców z kamienic, spychając ich do piwnic. Przypomnę, wśród tych osób byli posłańcy. Człowiek jeden robi na budowie, no robi, robi. Żołnierze Armii Krajowej, ludzie starsi, chorzy, rodziny wielodzietne. To przykre, że wysokiej rangi urzędnik zamiast stanąć w obliczu prawdy, ucieka przed tą prawdą, zasłaniając się bliżej nieokreślonymi zarzutami o niekonstytucyjność komisji, ale z drugiej strony z nią współpracując. Więc ja tak szczerze powiedziawszy nie rozumiem takich irracjonalnych działań pani prezydent, ale widocznie coś ma na sumieniu, że zaczyna popełniać coraz więcej błędów. Przypomnę dwa dni temu wypowiedź, która moim zdaniem w jakimś stopniu może naruszać artykuł 226 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest znieważenie funkcjonariusza publicznego, mówiąc, że komisja jest komisją bolszewicką. Dzisiaj z kolei, czy to jest groźba karalna, nie wiem, ale już takie straszenie, że komisja przeminie, PiS przeminie, będzie prawdziwy Trybunał Konstytucyjny i wówczas tak, trzy kropki, zobaczymy. Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała w tym swoim oświadczeniu, że nie ma nic do ukrycia. Jeśli zajdzie potrzeba, złoży zeznania przed każdym konstytucyjnym organem, sędzią czy prokuratorem pod rygorem odpowiedzialności karnej. Czy jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawi się, bo komisja wciąż obraduje, pan tylko wyszedł z obrad tej komisji, czy będzie wniosek o karę dla Hanny Gronkiewicz-Waltz? Myślę, że komisja rozpatrzy postawę i niestabilnictwo Hanny Gronkiewicz-Waltz, czy będzie uznane za bezzasadne. Jeżeli za takowe będziemy to, jeżeli za takowe uznamy niestabilnictwo pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, to nie wykluczam zastosowania wobec niej artykułu 19 ust. 3 ustawy, czyli nałożenia kary grzywny. Miasto jest stroną w tej dzisiaj w przedmiocie tych obrad komisji weryfikacyjnej. One dotyczą działek przy ulicy Twardej. Miasto jest stroną, także może być, jak podkreśla przewodniczący komisji minister Patryk Jaki, beneficjentem tej decyzji. Nie ma Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale nie ma także jej pełnomocników. Czy to nie można tego interpretować w taki sposób, że tak jakby miastu nie zależało na własnym majątku? Miasto, mówiąc miasto, mam na myśli panią prezydent, jej zastępców i jeszcze inne osoby, zamiast działać na korzyść miasta stołecznego Warszawa, więc zrobić wszystko, aby nieruchomość na Twardej 80 przejąć na własność, wolało za jakieś marne grosze sprzedać kamienicznikowi, handlarzami nieruchomości, to jest działanie bez wątpienia na szkodę społeczności lokalnej, ale też również na szkodę Skarbu Państwa. To jest materiał nie dla mnie, bo ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, ale uważam, że takimi działaniami powinna również zająć się prokuratura. Panie ministrze, burmistrz dzielnicy Śródmieście aktualny Piotr Kazimierczak mówi w TVP Info, że działka przy Twardej już częściowo została zwrócona. Z kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz w tym oświadczeniu pisze, że Twarda cały czas jest w rękach miasta. No, czy ktoś się tu mija, ktoś się mija z prawdą? Mija się z prawdą pani prezydent miasta stołecznego Warszawy. Ja tylko jeszcze dopowiem odnośnie Twardej 80. Gdyby pani prezydent i jej otoczenie kierowało się racjonalnością w działaniu, to nie trzeba było przenosić gimnazjum na Mokotów. Przypomnę tylko radiosłuchaczom, że decyzja o przeniesieniu najlepszego gimnazjum w Warszawie zapadła przed podjęciem decyzji reprywatyzacyjnej. To jest tak, jakbyśmy postawili wóz przed koniem. To była jedyna decyzja podjęta zresztą przez Radę Warszawy. Odbyło się głosowanie w tej sprawie. Rada Warszawy taką decyzję podjęła. W tej także sprawie byli ustanawiani kuratorzy sądowi dla osób nieżyjących, między innymi dla pana Friedmana, który znajduje się w Instytucie Yad Vashem na liście osób, które zginęły w powstaniu w getcie warszawskim. No wokół kuratorów też jest, nawet mówiąc kolokwialnie, dużo zagęszczenie. Przypomnę tylko, że w areszcie śledczym we Wrocławiu przebywa między pani Grażyna KB, która była też kuratorem. Panie ministrze, jak pan ocenia dzisiejsze przesłuchanie
byłego dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami Marcina Bajko. Bajki wielokrotne, wielogodzinne przesłuchania. Marcin Bajko zeznał między innymi, że wiedza pani prezydent była pełna. Najpierw za pośrednictwem swoich zastępców, pana Jakubiaka, który zajmował się nadzorem nad reprywatyzacją. Zeznał, że miał pełną wiedzę pan Jakubiak. Przekazywał informacje Hannie Gronkiewicz-Waltz. Także późniejszy zastępca prezydenta, pan Jóźwiak, także przekazywał, ale w ogóle był zespół koordynacyjny w ratuszu i ten zespół był zapoznawany ze wszystkimi decyzjami reprywatyzacyjnymi. To przeczy temu, co wcześniej mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, że właściwie bezpośredniego nadzoru nad tymi decyzjami nie miała. Pani prezydent miała pełną wiedzę, otrzymywała tą wiedzę ze strony nie tylko pana dyrektora Bajko, ale również w czasie posiedzeń zespołu koordynującego. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zażądała dostarczenia dokumentów dotyczących nieruchomości na Polskiego 16. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była w centrum decyzyjnym wszelkich procesów reprywatyzacyjnych. Pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi wprost i na 100%, czy również decyzji tych złych. Dzisiaj też w czasie tych zeznań pan Bajko powiedział, że 116 szkół na terenie Warszawy było, czy jest objętych roszczeniami. Było spotkanie z udziałem prezydenta Jóźwiaka, na którym przekazano panu Bajce, że prezydent uważa, że nie powinno być w ogóle szkół na terenie Śródmieścia, a później powiedział, zeznał, że bezpośrednio usłyszał to od Hanny Gronkiewicz-Waltz, że nie powinno być szkół na terenie Śródmieścia. Tak, to pokazuje politykę nie tylko pani prezydent, ale na razie środowiska Platformy Obywatelskiej, że pieniądze gotowi są zrobić wszystko, nawet wyrzucić rodziców z dziećmi z centrum Warszawy, poza mury stolicy i tam być może pobudować jakieś szałasy edukacyjne, aby kształcić dzieci. Ze zdziwieniem wysłuchałem tą informację, przypomnę, świadek pan Marcin Bajko składał to pod przysięgą. I istotny też wątek przekazany przez pana Bajkę, przez świadka, że w 2011 roku poinformował Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mało tego, spotkał się też z dyrektorem warszawskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z jego inicjatywy odbywały się te spotkania, informował o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji. I tutaj pytanie znowu o odpowiedzialność ówczesnego premiera Donalda Tuska, który był zwierzchnikiem bezpośrednim służb specjalnych. Znaczy, też poprawię to moje wypowiedź odnośnie pana świadka Marcina Bajko. Znaczy, nie składał przysięgi, bo był pouczony o tym, że nie wolno składać. Kto składa fałszywe zeznania i tak dalej, po tyle karze, to jest mała różnica. Natomiast wracając do kwestii służb, no ja pytałem też pana dyrektora Bajko, byłego dyrektora Bajko, czy pana świadka, o jego ewentualne kontakty z szefami CBA, ABW, Prokuratorii Generalnej, Wojewody Mazowieckiego. Odpowiedział, że tak, były takie spotkania, takie kontakty, więc zapytałem, czy ewentualnie podczas tych spotkań przekazywał jakieś swoje, być może sugestie, obawy dotyczące procesu reprywatyzacji na nieruchomościach warszawskich, czy w związku z tym były jakieś kontrole ze strony tychże służb, które wspomniałem przed chwilą. I odpowiedział, że nie, z wiedzą, jaką posiada, nie było, a natomiast gdzieś tam jakaś pojawia się informacja, czy też notatka, mówiąc ze strony ABW, że miasto tutaj nie może być stroną. No ja uważam, że jeżeli funkcjonariusz państwowy, jaki by nie był funkcjonariusz ABW czy CBA, czy prokuratorii generalnej, jeżeli powziął jakąś wiedzę odnośnie wątpliwości dotyczących reprywatyzacji, no to powinien, uważam, w tym miastowym wszcząć z urzędu działania. Ale panie ministrze, wracam do pytania o odpowiedzialność Donalda Tuska, ponieważ okazuje się, że miał wiedzę dotyczącą nieprawidłowości w sprawie Amber Gold, to wyniknęło z przesłuchań przed komisją z kolei śledczą, miał informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, teraz prawdopodobnie mógł mieć też informację o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji, no bo należy domniemywać, że ABW informowała premiera. Oczywiście, że tak, oczywiście tak, bo że to jak kiedyś opracował jeden z czołowych polityków PO, stan państwa polskiego u Wyszprowadzowej Przyjaciele, no to też tak być może przyzwolono na to. Te kwestie, te wielu wątków takich powiedzmy negatywnych, bulwersujących będą zapewne jeszcze obszarem sprawdzania kontroli Komisji Weryfikacyjnej. Jedno jest pewne, i tu potwierdzam też pana jakby taką sugestię, czy to jest spostrzeżenie, że służby wiedziały, niezależnie czy były informowane, czy nie były informowane, prowadziły swoje działania operacyjne i miały wiedzę, którą przekazały na pewno Donaldowi Tuskowi.
Jeszcze jeden wątek. Dzisiaj pan Bajko też mówił o tym, że właściwie miał inną koncepcję, jeżeli chodzi o na przykład obronę szkół znajdujących się w Śródmieściu, które były podjęte roszczeniami. Mówił, że na przykład w przypadku tej ulicy Twardej, tam właśnie, gdzie znajduje się przedmiotowe gimnazjum, które musiało zmienić swoją siedzibę, proponował, aby powstał na przykład wieżowiec czy apartamentowiec, ale którego nową częścią byłaby ta szkoła, bądź ta szkoła byłaby przyklejona do tego wieżowca. Wskazywał, że podobna sytuacja zdarzyła się 500 metrów dalej z przedszkolem, gdzie także był tak naprawdę ta placówka zachowana. Czy pan by w takim razie postawił taką tezę, że polityka Hanny Gronkiewicz-Walca, polityka w zakresie gospodarowania nieruchomościami sprzyjała po prostu deweloperom? Myślę, że jest coś na rzeczy. Tutaj nie było interesu dzieci, rodzin, jeżeli chodzi o akurat gimnazjum na Twardej, tylko był interes biznesowy, deweloperski, jak pan to zauważył. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 był pan minister Jan Mosiński, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Powtórka programu. Kulisy spraw. Przez nawałnicę bardzo ogromną przebił się do naszego studia nasz gość Michał Majewski, były dziennikarz śledczy Rzeczpospolitej, dziennika Tygodnika Wprost. Cześć Michale. Dobry wieczór Państwu, cześć Wojtku. Do niedawna jeszcze jako prowadzący Kulisy Spraw. Siedziałem po drugiej stronie. Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy w odwrotnych rolach. Ty jesteś gościem. Będziemy rozmawiać o Amber Gold, bo odnoszę wrażenie, że Amber Gold ostatnio jakoś, afera Amber Gold, cała sprawa Amber Gold nabrała dużego tempa. Ty byłeś jednym z dziennikarzy, że tak powiem, najbardziej hardkorowo opisujących razem z Sylwestrem Latkowskim tę sprawę w Tygodniku Wprost. Hardkorowo w tym sensie, że dotykaliście no, takich miejsc, których taki nawet nieprzeciętny dziennikarz chyba by się trochę bał. Myście dosyć z dużą odwagą wchodzili w ten temat. Ja czasami chodziłem waszymi śladami, gdzieś tam byliście przede mną w Gdańsku, ja byłem po was i tam wchodziłem na miejsce, gdzie już kurz opadł i tylko taki panował strach po waszych wizytach. Tygodniami krążyliśmy po Trójmieście, próbując dowiedzieć się, o co tutaj może chodzić. Nie było to wszystko proste, dlatego że jak wiesz, cała historia Amber Gold zaczyna się 2009 rok? Dokładnie tak. Prawda? Tak. Więc przez te wszystkie lata sprawa była zabagniona, niedotknięta przez służby, przez prokuraturę, a no, taka główna rzecz, o którą tutaj chodzi, no to próba odkrycia tego, czy ktoś za tym stał, prawda? Czy oni to wymyślili, byli samorodkami genialnymi, czy ktoś zaparkował w tym wszystkim pieniądze. I do dzisiaj się wszyscy nad tym zastanawiają. No właśnie, tak. Ja. To jest taka rzecz, która moim zdaniem będzie bardzo trudna do odkrycia, no bo tak jak ci mówię, kiedy myśmy tam przyjechali w sierpniu 2012 roku, no to oficerowie służb, którzy zaczęli przyglądać się tej historii, czy prokuratorzy, mówili, że sprawa jest zabagniona, że nikt się tym nie zajmował, że nic nie wiadomo, że dopiero zaczynają rozpytywać, zaczynają zadaniować swoich informatorów, żeby spróbować się dowiedzieć, o co tu chodzi. Więc wydaje mi się, że po kilku latach jeszcze do przodu, bo jesteśmy w 2017 roku, odpowiedź na to pytanie będzie jeszcze trudniejsza. Jeszcze trudniejsza, tak. Ja pamiętam, że już wtedy na tamtym etapie, w roku 2012, byłem przekonany, że nigdy nie dowiemy się tak naprawdę. Ja też miałem takie wrażenie. Były różne tropy. Ja miałem taką okazję na początku sierpnia 2012 roku porozmawiać z państwem P. I miałem wrażenie, że to są słupy, to znaczy, że to są ludzie, którzy tego nie wymyślili. Znaczy, to są ludzie, którzy mają dać twarz temu projektowi, mają dać jemu nazwiska, natomiast, że ktoś się za tym krył. Była taka hipoteza, na pewno o niej słyszałeś i pewnie część z Państwa również, że część osób na samym początku zarobiła na tym, włożyła tam pieniądze, potem je odzyskała i rozpłynęła się gdzieś mlecznej mgle. No i to mają być ci ludzie. Tak, czyli zasada takiej klasycznej piramidy trochę finansowej. Potem się rozpędziło, zaczęło działać, było już takie wyczyszczone. Tak. Ja najbardziej taką karkołomną hipotezę, którą słyszałem, którą zresztą gdzieś tam kiedyś opisałem, to była taka piętrowa układanka, że Amber Gold powstał po to, żeby powstało LT Express. LT Express był elementem dealu między Trójmiejską Ośmiornicą a rządem. I
ten deal polegał na tym, że LTE latało w tym czasie, kiedy były Euro 2012, były świetnie zorganizował połączenia między miastami, w których się odbywały mistrzostwa. No bo przecież autostrady były niegotowe, to wszystko leżało, było rozpoczęte. Ale, ktoś musiałby już niesamowicie antycypować już w 2009 czy 2010. Ale w 2000, zauważ, że w 2009 już było wiadomo tak naprawdę, było wiadomo, ale pojawiały się bardzo takie konkretne analizy pokazujące, że nie wyrobimy się z autostradami, żeby nie wiem co, na Euro 2012. I tak się wydarzyło, no ale okej, zostawmy to. Wiesz co, ja jestem bliższy, być może, ja jestem bliższy takiej hipotezy, że pojawiła się szansa, wiesz? To znaczy, że zobaczyli, że to może być fajny interes, że LOT jest w kłopotliwej sytuacji, że można wejść na ten rynek, że mamy dużo gotówki, dużo cashu z tego Amber Gold. I akurat to jest taki biznes, przy którym możemy się zakręcić. Natomiast jest co innego ciekawe w tym wszystkim. Jak to się stało, że państwo w takich dwóch bardzo wrażliwych branżach, prawda? Jak lotnictwo, związane z bezpieczeństwem i finanse, pozwala na rozkręcenie aż takiego przedsięwzięcia. Takiego dużego, bo prawda? I LTE Express i Amber Gold to były naprawdę duże przedsięwzięcia. Tak? No właśnie. I wiesz, i to jest interesujące, jak to się stało, że nikt się temu nie przyjrzał i jakby nie zaczął pytać, mówię o oficerach służb czy prokuratorach. No tak, ale a z drugiej strony nie odnosisz wrażenia, że właśnie takie przedsięwzięcia na taką skalę, tak, i o których dzisiaj wiemy, tak, że to były, to już nie było działanie na granicy prawa, tylko to było przekraczenie prawa. No tak. Jest Marcin P., a tak naprawdę Marcin S., bo on zmienił nazwisko, przyjął nazwisko po żonie. No jest, to jest chyba ciągle areszt śledczy, no bo nie jest skazany, ale już jest, znajduje się w odosobnieniu, jego żona również, więc dostali zarzuty prokuratorskie, tak? No to jednak ta wina się pojawiła, możemy mówić o przestępstwie i tego typu przedsięwzięcia, trochę przeciągam, ale wydaje mi się, że tego typu przedsięwzięcia nie mogą się odbywać bez osłony służb. Wiesz, to mnie się też tak wydaje, że raczej to byłoby niemożliwe, że nikt tego nie kontroluje i nie sprawdza. Zobacz, jaką oni robią rzecz. Oni zbierają bardzo dużo pieniędzy z rynku i zaczynają te pieniądze parkować w liniach lotniczych, tak? To są dziesiątki milionów złotych. Oni je przelewają tam, z czego oni chcieli zapłacić tym ludziom za te lokaty. Z ile tam było? 15%? Tak. Do przodu? Tak. No to z czego miały wziąć te pieniądze? Dlaczego to nikogo nie zainteresowało? Nie mam pojęcia, być może było tak, że jakaś grupa przedsiębiorców, ludzi z szarej strefy, która była związana ze służbami. Co to znaczy ze służbami? Wiesz, z ludźmi służb, tak? No tak. No nieformalnie tak. Ze służbami, oczywiście. Z agencją wywiadu, tak. Czy z ABW. Zakręciła się wokół tej sprawy, a tamci załatwili jakąś nietykalność. Pamiętaj też, że było tak w 2012 roku, że rządowi bardzo zależało, żeby sprawnie zorganizować tę komunikację między miastami. No więc, prawda? O tym mówiłem, tak. No tak, więc to było im na rękę, nie? Żeby można było sobie tanio polecić. Stąd pewnie też... Przynajmniej ja miałem takie informacje i dobrze teraz nie pamiętam, bo kilka tych tekstów popełniłem, pewnie trochę mniej od ciebie, ale gdzieś tam pamiętam taki motyw spotkań ministra Nowaka z panem Marcinem P., tak? Były takie spotkania, nawet przed powstaniem OLT Express, więc widać było, że to było dosyć ważne dla rządu, tak? Żeby taka... Żeby to działało, nie? Żeby to działało, tak. Tak, oni, wiesz, pamiętaj o tym, o jeszcze jednej rzeczy, że oni zachwycili sobą dużą część ludzi, dawali pieniądze na różne przedsięwzięcia, pomagali kościołowi, pomagali zoo w Gdańsku, dawali pieniądze na film o Wałęsie, tak. Byli hojnym sponsorem mediów, no ogromne pieniądze. No właśnie, Sylwester Latkowski zdaje się na Twitterze wrzucił, to już przechodzimy do tych wydarzeń aktualnych, wrzucił taką informację, jesteście, czy byliście w czasie przeszłym, czy w czasie teraźniejszym, tego już sobie nie przypomnę w tej chwili, ale wspomniał o manipulacji, także jesteście, byliście manipulowani i pokazał kwoty, które poszły do mediów wówczas. No tak, to były ogromne pieniądze. To były ogromne pieniądze, największe do Agory. Tak się składa. Duże pieniądze, tak, dla TVN-u, dla Agory, dla Wprostu, dla portali internetowych, tak, oni byli ogromnym reklamodawcą. I ale wiesz... wspomniałeś o Wproście, w którym sam i w tej gazecie pisaliście teksty, które trudno uznać za opłacone przez Marcina P. Zresztą myśmy nigdy z Sylwestrem nie napisali tekstu, właśnie tekstu. Napisaliśmy dobrego zdania o interesach tego człowieka i myślę, że dlatego na przykład on się teraz
czasie tego przesłuchania dość nieudolnie próbował zemścić na Latkowskim, mówiąc, że Latkowski miał mu przekazywać informacje o planie śledztwa ABW na jego temat. To było fizycznie niemożliwe, no bo myśmy poznali ten plan, kiedy pan Marcin był już w ciupie zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powtarzał, że spotkaliśmy się kilka razy. Czasem widzieliśmy się tylko raz, więc on wbijał niektórym osobom szpilki. Ja mu się nie dziwię, bo... Spotkanie z nim macie zarejestrowane? Tak. Tak samo jak z Michałem Tuskiem? No, mamy zarejestrowane. Okay. Wszystko mamy zarejestrowane i jesteśmy pewni tego, co zrobiliśmy i jakby nie mamy sobie nic do zarzucenia, no bo wiesz, wykonaliśmy mnóstwo takiej roboty, takiego skrobania, biegania za tą historią, próby dowiedzenia się, o co w tym wszystkim chodzi, dowiedzenia się, gdzie oni poukrywali majątek, no bo przecież tam była jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że oni sobie wypłacali, nie wiem, czy to pamiętasz, ogromne wynagrodzenia za zarządzanie tymi spółkami. To były kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych i oni kupowali za to majątek, na przykład apartamenty bardzo eleganckie w Gdańsku, które w momencie, kiedy myśmy się zajmowali tą sprawą, ciągle nie były zabezpieczone, czyli mogły ulec, wiesz, sprzedaży, prawda? Ten majątek mógł trafić do kogoś innego. Więc takimi rzeczami się zajmowaliśmy, więc on ma prawo nas nie lubić. A dzisiaj w którą stronę idzie śledztwo Komisji Śledczej? Mówię o Komisji Śledczej, no bo to mamy, to jest jakby postępowanie publiczne, wszyscy możemy to obserwować, słuchać pana Marcina P., jego wczorajszych wypowiedzi. Wcześniej mieliśmy publikację stenogramów, które przed publikacją zostały wrzucone do sieci. Tygodnik w sieci je opublikował w poniedziałek, one w piątek się pojawiły w internecie. Wszyscy mogli się zapoznać z oryginałami. Takie nakręcanie spirali od nowa wokół Amber Gold wywołało tę aferę na nowo trochę. Tylko pytanie, czy to idzie w dobrą stronę, tak? Czy... Mnie się wydaje, że nie uda się odkryć tej przyczyny i początku, z powodów, o których mówiliśmy na początku. Myślę, że można fajnie uchwycić wątek takich błędów, które zostały popełnione przez służby i prokuraturę tam koło 11-12 roku, prawda? No i prokurator Kijanko ma zeznawać na początku tygodnia i to będą ciekawe rzeczy. W jaki sposób działo się to, że on nie odbywał kar, że mógł być szefem tej spółki. Myślę, że będzie mocno grana taka hipoteza, że chodziło o zniszczenie lotu i wiesz, przejęcie rynku lotniczego. Okej. A twoim zdaniem chodziło o to? Bo moim zdaniem, ja mam dosyć stosunek taki, bardzo dystansuję się od tej hipotezy. Wiesz, moim zdaniem to nie był cel sam w sobie funkcjonowania tej całej machiny. Nie, to być może mogło być wynikiem, jakimś odpryskiem tego funkcjonowania, tego całego mechanizmu. Natomiast celem, nie sądzę, żeby celem działania RT Express czy Amber Gold było przyjęcie lotu. Wiesz co, na pewno pojawiła się okazja, żeby osłabić tę linię lotniczą, ale ja zgadzam się z tobą, że to nie zostało na początku zaplanowane w 2009 czy 2010 roku jako próba przejęcia linii lotniczej. Myśmy rozmawiali wtedy, tropiąc tę historię, w sierpniu 2012 roku z wysoko postawionymi menadżerami tej spółki. Oni opowiadali nam o bardzo ciekawych planach pana P. On chciał, wiesz co, do tego Amber Gold zbudować drugą nogę, to znaczy nie tylko przyjmować lokaty, ale zacząć udzielać pożyczek ludziom. A to mu się rozkręcało w ogromnym tempie. Tam były obroty, wiesz, rosnące od kilku milionów złotych w 2009 roku do kilkuset w 2012. To nabierało właśnie po prostu, te kilka milionów złotych, no ja wiem, że wracamy jakby do tego punktu wyjścia i pytania, kto za tym stoi, ale te kilka milionów złotych w 2009 roku mogło pochodzić z wielu źródeł, z jednego źródła. Wiesz, kilka osób mogło się w Trójmieście skrzyknąć na taką rzecz. A służby mogły za tym stać? Pamiętaj, że Trójmiasto jest specyficznym miejscem z różnych powodów, ze względu na to, że była tam bardzo mocna ubecja i esbecja, wiesz, tak jest, ścigająca opozycję, że to jest port związany ze szmuglem. Z przemytem, tak? Tak jest. No to są takie rzeczy istotne, z przestępczością zorganizowaną w latach 90. I z jeszcze jedną rzeczą dość istotną, mianowicie taką, że tam nie doszło od wielu lat do zmiany władzy, to znaczy tam się zasklepił pewien układ polityczny. No właśnie o to chciałem zapytać, bo tam jest ciągle ta sama elita, tak, nie? Bo teraz... Wszyscy się znają i lubią. Zgadza się. No to i teraz zastanawiam się, dlaczego zrobił to pan Marcin P. Podczas swojego zeznania rzuca... Znaczy,
być może dla odwrócenia uwagi, a może nie, rzuca nazwisko Kopacz i Adamo. Powiedział coś takiego właśnie, to było dla mnie zaskakujące, bo on powiedział, że to był jakiś nazwisk. Powiedział, że być może zbieżność nazwisk, ale po czym trzeba by to sprawdzić, tak? Po czym oczywiście od razu na Twitterze pojawiło się dementie Ewy Kopacz oficjalnej i oczywiście prezydenta Gdańska również, że nie, my tu nigdy nie, nie braliśmy w tym udział. Nie, to wiesz, że oni mieli tam parkować pieniądze. Zresztą on twierdził, że już mówił o tym, wiesz, przed swoim aresztowaniem. Powiem ci tak, gdybym ja w 2012 roku usłyszał o takiej historii, że jacyś politycy mają tam parkować pieniądze, bo on mówił też o politykach Prawa i Sprawiedliwości, no to pierwszy bym zastrzegł uszami, nie? No to byłoby elektryzujące, tak, i tak. Każdy by się chciał tym zajmować. Myślę, że tutaj trochę przestrzelił. Pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, że to jest człowiek dość inteligentny, który się nudzi w tym areszcie, ma dużo czasu. To wczoraj to, szczerze mówiąc, zachowywał się dosyć tak, że tak powiem, frywolnie, tak? Tak. Był agresywny, śmieszny. Tak. W niektórych momentach. Wiesz, niekiedy on ma rację w tym, bo on jest dość biegły, a ci posłowie są często nieprzygotowani jednak niestety. Na przykład jeden z posłów zadał takie pytanie, na co pan przeznaczył majątek wyprowadzony z Amber Gold? A on im powiedział, przepraszam bardzo, ja nie wyprowadziłem żadnego majątku. Ma rację, bo robił to inaczej. Wypłacał sobie bardzo duże wynagrodzenie za zarządzanie spółką, no i wiesz, parkował te pieniądze w apartamenty, w nieruchomości, ale no, widzisz, to wynika z takiego nieprzygotowania tych posłów. To nie jest niestety takie zadawanie pytania, jak robił to Rokita przy okazji sprawy Rykina. No tak, ale na przykład poseł Brejza zastosował też taki taką wrzutkę, tak? Tego nie słyszałem. O której sam Marcin Penie mówił, on wspomniał o takiej instytucji finansowej, która się nazywa Skok Olech Kredyty, podobno przejęta później przez Skok Stefczyka, i to umieścił w kontekście Amber Gold. Czy ty się w ogóle natknąłeś na taki trop? Natknąłem się na jeden trop związany z Mariuszem Olechem, przedsiębiorcą z Trójmiasta, w takim planie śledztwa, który ujawnialiśmy z Latkowskim w sierpniu, w planie śledztwa dotyczącym Amber Gold, pojawiało się to nazwisko. Myśmy zadzwonili do Olecha, pytaliśmy go o to, czy on ma coś z tym wspólnego. To taki jest przedsiębiorca, no, legenda trójmiejska, prawda? Tak. Delikatnie go nazwałeś przedsiębiorcą, ale rozumiem, dlaczego to powiedziałeś, bo... Przegraliśmy z nim proces, już ujawniając tę informację z tej notatki. Jakoś okazaliśmy się absolutnie prawnie bezradni. Tutaj dziwny był ten wyrok, ponieważ myśmy tę notatkę widzieli. Sprawa była w Warszawie, ale teraz pozwał nas w procesie cywilnym i będzie w Gdańsku. A sprawa jest dziwna, wiesz, bo myśmy dopełnili we wszystkich takich rzetelności dziennikarskiej. Widzieliśmy notatkę, opisaliśmy, co w niej jest, ale wcześniej zadzwoniliśmy do Olecha, żeby zapytać, co on o tym sądzi, czy on ma coś z tym wspólnego, więc to było takie... Okej, jestem zdziwiony wyrokiem. Mam nadzieję, że zakończenie tej historii będzie, wiesz, dobre dla nas. No z tego punktu widzenia to trochę słabo wygląda, że jakby... Że jesteśmy jedyni skazani za Amber Gold? No właśnie. No tak. No trochę tak jest, że jest pewna gorycz taka związana z tą sprawą, z tym wyrokiem. A jakieś ukraińskie tropy pojawiały się w waszych... na waszej drodze? Pojawiło się na przykład takie nazwisko Igor Kołomyjski. Nie, to chyba było związane z liniami lotniczymi, prawda? Z tym wątkiem? Trochę tak, ale też jakby ja się tam ocierałem szczególnie teraz gdzieś tam się pojawia też w formie takich różnych hipotez, analiz, że oprócz tego, że linie lotnicze, tak, ale też gdzieś tam w tle Amber Gold mógł funkcjonować właśnie on. To jest jeden z największych oligarchów ukraińskich. Tak? Nie słyszałem o tym. Pamiętaj, że w pewnym momencie on miał bardzo dużo pieniędzy i zaczynał przyciągać różnych ludzi, prawda? Zaczynał być interesujący. No, tak jak mówiliśmy przed chwilą, zaczynał dysponować majątkiem idącym w setki milionów złotych. Tak. Więc był interesującym rozmówcą, kontrahentem, partnerem dla wielu osób. No. Dla mediów, dla przedsiębiorców, dla linii lotniczych. No, politycy ciągnęli mu samolot po płycie lotniska, jak pamiętasz. Tak, no właśnie, a propos. No. Ta grupa osób, która ciągnęła ten samolot. Analizowaliście tych ludzi? Co to byli? Nie, no to ja rozumiem, że to był taki establishment trójmiejski. Był tam Adamowicz, chyba był Woda. Zdaje się, że był człowiek z lotniska. Pamiętaj, że ci ludzie z Trójmiasta też byli zachwyceni tym, że mają taką rosnącą, rosnącą potężną firmę, która ma, wiesz, najfajniejsze lokalizacje w kraju, kamienice, miejsca w centrach handlowych, gdzie sprzedaje te
te lokaty mają linię lotniczą. Lotnisko było zachwycone, że wiesz, zwiększone no tak, jest ruch. Przypominam sobie taką sytuację też z 2012 roku, tylko już po upadku. Mhm. Koniec 2012 roku. Zajmowałem się wtedy zupełnie inną historią reaktywacji przedwojennych spółek i oczywiście pierwszą, którą wziąłem, to była spółka Gisze i afera Gisze, znana słynna. Tak. I tam tę sprawę ze strony tych jakby złapanych, skazanych teraz i tak dalej prowadził pewien adwokat, nie będę wymyślał, wymieniał jego nazwiska, bo też ucierpiał trochę w tym postępowaniu, z Gdyni. Pojechałem do niego do kancelarii, spotkaliśmy się u niego. On był bardzo otwarty, chciał rozmawiać o tym, o Gisze. I u niego na ścianie za plecami zobaczyłem wielki taką fototapetę, właśnie przedstawiającą te wszystkie postacie żółte, które ciągną ten samolot Alta Express. I o nie miałem. On mi powiedział, no pewnie czuje się pan zszokowany, ale ja jestem tam razem z nim, jestem jednym z nich. Naprawdę? Naprawdę. Mówisz, że to jest taki trójmiński establishment. Nie, no właśnie, nie to jest to, o czym mówimy, tak? Nie zmieniający, że to jest, się, tak. Nie zmieniający się od lat. PiS jest tam stosunkowo słaby. Platforma wygrywa tam wybory od, wiesz, Adamowi rządzi tam kilkanaście lat, prawda? Zawsze oni tam mają najwięcej posłów stamtąd. No trochę to jest tak, że ten układ trójmiński się zasklepił. To jest tak, że jak nie dochodzi do pewnego politycznego przewietrzenia, wymiany tej elit, no to zdarzają się takie patologie. No, tu się zdarzyło. A spotkałeś się z takimi opiniami, że to jest dzisiaj, no już też jakby od wielu lat najsilniejszy ośrodek takiej przestępczości zorganizowanej w Polsce, że jakby trójmiejska ośmiornica jest dzisiaj w Polsce najsilniejsza, że nie Wołomin, nie Pruszków i tak dalej. Spotkałem się z taką hipotezą z powodów, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli wiesz, lata 80. związane z bardzo silną SBC-ą, która wiesz, tam rozgrywała różne rzeczy związane z podziemną Solidarnością. Po drugie przemyt i wiesz, te wszystkie rzeczy związane ze szmuglem. I wreszcie nie zmieniająca się władza od bardzo wielu lat. To myślę, że to są trzy takie istotne elementy, które zaważyły na tym. Tak mi się wydaje. No to w takim razie, jeśli tak, to jakby analizując tak już z lotu ptaka, tą całą sytuację i biorąc pod uwagę taką legendę, że na przykład, nie wiem, Wołomin to były służby wojskowe, Pruszków to były służby cywilne, tak gdzieś jakiś ten podział funkcjonował, to jakie służby mogły rozpiąć parasol nad Trójmiastem? Jakaś mieszanka, czy jakaś... Ja nie wiem, czy to, wiesz, to chyba nie jest tak, że to jest jakieś, że to jest tak bardzo precyzyjnie podzielone. Myślę, że świat jest zorganizowany, ten przestępczości czy tajnych służb zupełnie inaczej. Jest kwestią wpływów, przenikania się tych światów. To nie jest tak, to nie są zbiory zamknięte. Ja tego tak nie rozumiem. Próbowałem uprościć to, ale to nie jest proste. Nie jest dużo bardziej skomplikowane. Nie jest moim zdaniem tak, wiesz, że jest jakieś jedno miejsce, z którego płyną dyspozycje. Są różni ludzie, którzy mają różne interesy. W jakichś sprawach się kłócą, w innych sobie pomagają. No dobrze, czas dobiegł niestety końca. Bardzo fajnie się rozmawiało. Myślę, że przynajmniej ja będę chciał wracać do tematu Amber Gold, a ciebie, Michale, będę próbował zapraszać. Przebiłeś się przez jedną burzę, może przez następną też się przebijesz. Szanowni Państwo, kończymy dzisiaj Kulisy Spraw. Moim i Państwa gościem był Michał Majewski, a ja się nazywam Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Razem ze mną w studio pani Katarzyna Czupa z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Przyjrzymy się sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Obserwujemy od kilku tygodni taką dyplomatyczno-gospodarczo-polityczną blokadę Kataru. Państwa, które wśród państw tamtego regionu nie jest największe, bodaj chyba tylko Bahrajn w tamtym regionie jest mniejszym państwem od Kataru, co nie znaczy, że Katar jest mało znaczący, bo to jedno z zasobniejszych państw obok Arabii Saudyjskiej w tamtej części świata, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No ale właśnie, Katar jest blokowany, jest katarsko-saudyjski spór. Wiemy już, że po stronie Arabii Saudyjskiej stoi większość państw regionu, choć nie wszystkie, Kuwait na przykład. My próbujemy mediować w tej sprawie. Po stronie Kataru stają
W regionie na przykład jest to Iran, troszkę dalej to na przykład Turcja. Dla Kataru ta blokada po kilku tygodniach zaczyna być dużym problemem. No, bogaty kraj, to prawda, ale lądowo graniczący tylko z Arabią Saudyjską, więc bardzo łatwy do zablokowania. Owszem. I tak jak pan zaczynał, region Zatoki Perskiej, to samo określenie jest dosyć problematyczne, bowiem dla Iranu jest to Zatoka Perska, a dla krajów Półwyspu Arabskiego jest to Zatoka Arabska, więc już nawet widać w tej takiej słownej warstwie jest dużo problemów. Dla Kataru jest to problem, aczkolwiek nie jest to dla niego katastrofa. No, blokada już trwa niespełna miesiąc, 2-3 tygodnie. Na początku lipca już będzie miesiąc, czyli już taka okrągła rocznica, już powiedzmy miesięcznica. Tak, takie modne słowo teraz. Nie jest to katastrofa, bo tak jak też pan redaktor wspomniał, jest to jedno z zasobniejszych państw i katarski minister finansów wspominał, że Katar nie będzie miał problemów z tą blokadą ekonomiczną i polityczną, bowiem jego rezerwy to jest około 250% PKB, więc mają, że tak powiem, na czym oszczędzać w tym momencie. Wiadomo, że jest to duży problem, duże utrudnienie, bo rosną koszty. Jednym z większych problemów tutaj jest spółka Qatar Airways, która musiała przeorganizować swoje loty, bo nie mogą latać nad terytorium Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu, tutaj jest Półwysep Arabski, tak samo Egipt wchodzi w grę, także te trasy muszą być w tym momencie przemodelowane. Przez co stają się dłuższe na przykład i mniej atrakcyjne. Dokładnie, bilety stają się droższe i też tak jak czytałam jakieś analizy zagranicznych analityków, około 18 połączeń, 18 lotów musiało być odwołanych, więc to też jest duży problem dla tej spółki. Już wiemy, że Qatar Airways zwróciła się do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, by ta wymusiła otwarcie tych korytarzy powietrznych dla katarskich linii lotniczych. Jutro w Toronto ta agenda ONZ-owska do spraw lotnictwa cywilnego ma się tą sprawą zająć, więc jutro dowiemy się, czy będą jakieś decyzje. Ale czy właśnie to, że Katar radzi sobie na razie, lepiej lub gorzej, ale jednak jakoś radzi sobie z tą blokadą, może być przyczyną tego, że pojawiają się takie głosy, jak na przykład ze strony Omara Gobasza, to jest ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Rosji akurat, ale to on oświadczył, że państwa arabskie bardzo mocno rozważają zaostrzenie tej blokady, kolejne sankcje. I między innymi powiedział, że być może spróbują takiej metody, którą stosuje Chińska Republika Ludowo-Demokratyczna wobec państw, które zawierają stosunki z Tajwanem, czyli Republiką Chińską. Albo z nami, albo z nimi. Czyli jeśli staniecie po stronie, nie zerwiecie stosunków z Katarem, no to tracicie połowę tego regionu. Dokładnie, ale też to trudno sobie, że ten komunikat był wystosowany wczoraj. Z tego co widziałam, jeszcze żadne decyzje w tej kwestii nie zostały podjęte, ale też trudno sobie wyobrazić, jakby to miało funkcjonować, bo też konflikt między Chinami a Tajwanem to jest zupełnie inna sprawa, która już trwa dziesięciolecia, a w przypadku tych państw kwestia wygląda o tyle inaczej, że jest to bardzo mały region, jest bardzo mocno scalony z rynkami międzynarodowymi, tam jest bardzo duża siatka połączeń gospodarczych i myślę, że na tym nie tyle straciłby Katar, ale różne państwa, które z tym państwem mają stosunki gospodarcze. Także to jest, tam jest taka sieć połączeń, która jest dla nas niewyobrażalna i też bardzo trudna byłaby w tym momencie do rozerwania. Także takie decyzje albo tutaj byłabym ostrożna w tym. Na uwadze, że też powinniśmy mieć... Może to jest taka gra w dobrego i złego policjanta. Gdzieś pojawia się zły policjant po to, żeby gdzieś mógł pojawić się dobry, inny dyplomata. Może tak wygląda. Też nie zapominajmy o roli Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie. Ponieważ oczywiście na samym początku prezydent Trump stanął po stronie państw, które sankcje nałożyły, ale administracja Donalda Trumpa już tutaj była bardziej wstrzemięźliwa i powiedziała, że Katar i Stany Zjednoczone to są państwa, które współpracują razem w walce z terrorem, co też jest dosyć istotne. Amerykańska baza, jedna z kilku znajduje się. Dokładnie, w Arabii Saudyjskiej, nie ma już bazy. Nie ma bazy od czasów ataków na World Trade Center, bo Saudyjczycy zrezygnowali z tej bazy, także ta baza amerykańska jest kluczowa i poprzedni emir Kataru, zapytany o to, po co Katarczykom ta baza, odpowiedział, że to jest gwarant bezpieczeństwa Kataru, więc ta baza Stanów Zjednoczonych chroni Katar przed interwencją państw sąsiedzkich. Mają też Katarczycy na swoim terenie od niedawna żołnierzy z Turcji, na razie taki symboliczny kontyngent. No i to też jest w dyplomacji rzecz ważna, symbole właśnie. Oczywiście. No i też ta baza turecka jest elementem
listy bodajże 13 żądań, które wystosowała Arabia Saudyjska razem ze swoimi partnerami. Znaczy likwidacja tej bazy. Likwidacja tej bazy, zamknięcie Al Jazeera, odwołanie przedstawicieli dyplomatycznych z Iranu i generalnie zerwanie stosunków z Iranem i bardzo ograniczenie, które de facto miały prowadzić do zerwania. Także ta lista jest 13-punktowa, więc może nieduża, ale jest na tyle wymagająca, że Katar od razu po wystosowaniu tego ultimatum de facto, bo ta lista ma być, te żądania ma być spełnione w ciągu 10 dni, od razu powiedział, że nie ma możliwości, żeby te żądania spełnić. Na pewno nie będą one w ogóle brane pod uwagę, dopóki sankcje nie zostaną zniesione. Więc jeżeli sankcje zostaną zniesione, możemy rozmawiać w tej kwestii, ale do tego czasu w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To skąd bierze się ta pozycja mocna Kataru, państwa, które w porównaniu z Arabią Saudyjską, jeśli spojrzymy na mapę, jest malutkie, zamknięte lądowo właśnie przez Arabię Saudyjską. Dlatego tak łatwo było ten lądowo Katar odciąć właśnie. Wystarczyło zablokować krótki odcinek granicy, można zablokować dużą część wód dookoła Kataru. To nie jest trudne, dlatego ten korytarz gdzieś nad Iranem lotniczy, jedyny w tym momencie taki dostępny jest właśnie jedynym tym korytarzem. To w jaki sposób Katar sobie tą pozycję wywalczył? Pieniądze to jedno, ale to podejrzewam nie wszystko. Tak, no to są generalnie trzy punkty. Pierwszy punkt to tak jak pan redaktor wspominał, czyli pieniądze rozumiane jako złoża surowców energetycznych, w tym przede wszystkim gazu, ponieważ Katar jest największym na świecie eksporterem gazu ciekłego. Więc to jest pierwsza sprawa, no ale oczywiście samo bogactwo Kataru tutaj nic... do gazoportu w Świnoujściu w Polsce między innymi. Dokładnie. Płynie. I to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to wspomniana wcześniej baza Stanów Zjednoczonych na terenie Kataru, a trzecie to jest polityka Kataru, którą mogliśmy obserwować przez ostatnie lata, czyli takie staranie się zbudowania własnej pozycji na arenie międzynarodowej, a właściwie w regionie, więc... Czyli nie bycie wasalem Arabii Saudyjskiej. Dokładnie. I o to się tak naprawdę de facto wszystko rozbiło, ponieważ to, co dzisiaj obserwujemy, to jest próba podporządkowania Kataru przez Arabię Saudyjską, bo tak de facto to już nawet nie mówmy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bo one działają razem z Arabią Saudyjską, ale właśnie chodzi o to podporządkowanie Kataru, bo Katar stał się takim krnąbrnym sąsiadem dla tych tutaj monarchii sąsiedzkich, krnąbrny, ale dla niego to był interes, żeby zbudować swoją pozycję w regionie. Czyli to było nawiązywanie i zacieśnianie stosunków z Iranem i z Turcją, więc ta współpraca... Iranem, który dla Arabii Saudyjskiej jest wrogiem śmiertelnym. Tak, no stąd chociażby właśnie ten konflikt o nazewnictwo, czy zataka jest perska, czy arabska. Aczkolwiek też należy pamiętać, że to jest takie... są takie podwójne standardy, bowiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich również są Irańczycy. I Zjednoczone Emiraty Arabskie, w zasadzie Dubaj, też handlują, czy tutaj mają te relacje handlowe z Iranem, więc to jest... Też te relacje z Iranem są z jednej strony, one po prostu w Katarze są zbyt daleko idące i zagrażają bezpieczeństwu bądź poczuciu bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, bo widzi właśnie, że ten Katar się wymyka spod kontroli, więc ta krnąbrność miała służyć zbudowaniu swojej potęgi, czyli właśnie to, tak jak wspominałam, te relacje z Turcją, z Iranem, wspieranie różnego rodzaju ruchów, powiedzmy, no już nie organizacji terrorystycznych, bo różne organizacje są wspierane w regionie, chociażby zaczynając od Arabskiej Wiosny. To się nie podobało państwom Zatoki Perskiej, to, że chociażby Al Jazeera transmitowała to, co się działo podczas tej Arabskiej Wiosny. Bo pokazywała protesty, pokazywała tak, brutalność sił porządkowych na przykład. Tak, bo to zagraża stabilności rządów w Arabii Saudyjskiej, więc dlatego Katar stanowi takie duże zagrożenie, ale właśnie on sobie już na tyle zbudował sojuszników w regionie, że ta blokada i te sankcje teraz one nie są bardzo niebezpieczne i na razie póki co nie szkodzą specjalnie Iranowi. Wspomniała pani właśnie telewizję Al Jazeera. Wśród tych 13 punktów tego ultimatum, które zostało wystosowane do Kataru właśnie, znajduje się zamknięcie telewizji Al Jazeera. Tak. Al Jazeera, czyli płomień po arabsku, jeśli dobrze rozumiem. Tak. No i to jest telewizja, która nadaje po angielsku. To z reguły my znamy tak, ten anglojęzyczny przekaz, no ale tym podstawowym jest przekaz arabskojęzyczny, tak, oglądany w krajach arabskich. Ta telewizja to jest duży atut Kataru? Jest ogromny atut Kataru. Ta telewizja ma już ponad 20 lat, bo z tego co pamiętam, założoną w 96 roku ubiegłego wieku, więc też analitycy zachodni ciekawie to skomentowali, mówiąc, że Al Jazeera tak naprawdę dociera do Arabów w regionie, bowiem jest taka, to jest telewizja tak de facto zachodnia, to spełnia zachodnie standardy, tam jest w miarę obiektywny przekaz, nie ma cenzury taką, jaką mamy w Arabii
saudyjskiej. Bo te zarzuty do telewizji Al Jazeera były takie na przykład w Egipcie, że nie tyle, że mówiono nieprawdę, tylko że pokazywano po prostu zbyt dużo tych protestów. Dokładnie, tak? To nie jest na rękę monarchiom w regionie, ponieważ tak jak mówię, to może się zachęcić obywateli do jakiegoś nieposłuszeństwa, co zdestabilizuje skoro gdzieś rządy. U sąsiadów są protesty. Dokładnie. I one zwyciężają, mhm. To czemu nie tu, prawda? Dokładnie, tym bardziej, że należy pamiętać, że w regionie Zatoki Perskiej oprócz Bahrajnu nie było żadnych rozruchów, a jeżeli wystąpiło jakieś zniechęcenie obywateli, jakiś sceptycyzm, to po prostu państwa, z racji tego, że są zasobne, wpompowały trochę więcej pieniędzy w świadczenia socjalne, chociaż to one są zupełnie inaczej rozumiane tam niż w Polsce. W każdym razie obywatele zostali de facto kupieni i ich czujność została uśpiona, więc takie przekazy, które transmituje Al Jazeera, są bardzo nie na rękę, bo pokazują, że można gdzie indziej obalić rządy, które się nie do końca społeczeństwu podobają. Wspomniała pani Bahrajn, gdzie doszło w czasie arabskiej wiosny do protestów. Tam zresztą te protesty zostały stłumione m.in. dzięki temu, że Arabia Saudyjska wkroczyła do gry i to wkroczyły po prostu jednostki z Arabii Saudyjskiej. Dokładnie. Telewizja Al Jazeera, pieniądze, amerykańska baza w regionie, a te relacje, które zacieśnia Katar z Turcją, zacieśnia z Iranem, a więc rywalami Arabii Saudyjskiej. W przypadku Iranu to właściwie można powiedzieć wróg, chyba można użyć tego słowa. Turcja tak. To bardziej rywal. Arcywróg. Arcywróg, właśnie. Mhm. Turcja to po prostu rywal, z którym toczy się grę. Te relacje na razie skutkują tym, że zarówno prezydent Iranu Hassan Rouhani, jak i prezydent Turcji Recep Erdoğan krytykują tę blokadę, zapewniają o wsparciu dla Kataru, ale czy to oznacza jakieś realne działania ze strony Turcji czy Iranu? Wspomnieliśmy ten symboliczny kontyngent turecki wojskowy. Tak, no ale trudno sobie wyobrazić też, żeby była jakakolwiek inwazja irańsko-turecka na Katar, w sensie wyzwoleńcza, tak? Jeżeli doszłoby do jakiejś tutaj interwencji ze strony Arabii Saudyjskiej czy też Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na razie wszystko to się rozgrywa, oprócz tej blokady, która jest rzeczywista, w takiej warstwie słownej, więc to jest taka przepychanka, próba sił. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak jak wspominałam, rezerwy i zapasy finansowe Kataru są dosyć spore. Co prawda agencje ratingowe Moody, S&P i Fitch, S&P obniżyło perspektywę dla Kataru, bowiem stwierdziło, że te sankcje mogą ograniczyć i nadmocnić siłę finansową Kataru. Fitch póki co się przygląda, powiedział, że na razie musi się bacznie przyjrzeć, jest jakiś tam alarm podniesiony, aczkolwiek Katar póki co sobie radzi. No i to się rozgrywa wszystko w tej warstwie ekonomicznej, politycznej, więc na razie mamy do czynienia z przepychankami. Trudno sobie wyobrazić też, żeby był jakiś konflikt w regionie, chociaż niektórzy przedstawiciele Kataru wypowiadali się, mówiąc, że w ich głowie teraz pojawia się taki scenariusz jak inwazja Iraku na Kuwejt. Chociaż też to zupełnie inna sytuacja, trudno ją porównywać, ale przywoływane jest takie porównanie, które ma zobrazować to, jakie poczucie zagrożenia jest tutaj wśród Katarczyków. Czyli duży najeżdża mniejszego. Dokładnie. Żeby móc zdyscyplinować, dokładnie, utrzymać w swojej orbicie wpływów. Katar to jest kraj, który jest aktywny, jak mówiliśmy, nie tylko w regionie, aktywny jest też na innych rynkach, aktywny jest w Europie. Linie lotnicze działają bardzo ekspansywnie, konkurują z liniami lotniczymi na przykład w Europie. Katar to jest duży dostawca gazu. Czy w związku z tym blokada Kataru może zaszkodzić takim krajom, które chcą ten gaz od Kataru kupować? Nie ma żadnych przerw w dostawach, problemów z dostawami. Nie ma żadnego problemu i problemy są, generalnie problemy są tylko i wyłącznie z importem i też nie ma żadnych przerw w dostawach, w sensie dostawy z Arabii Saudyjskiej, ponieważ stamtąd importowana jest główna żywność, są zastąpione przez import z innych krajów. Zwiększono import z Brazylii, Turcja z Iranem powiedzieli, że mogą pomóc temu państwu, jeżeli chodzi o żywność, bo Katar niestety sam żywności nie wytwarza, całą żywność musi importować. Pustynny kraj, tak? Dokładnie. Tak, co prawda Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie trochę sobie w tej kwestii radzą, tworzą jakieś uprawy, chociaż też wiadomo, że żywność importują, ale jeżeli chodzi o ten eksport gazu do pozostałych państw, tutaj żadnych przerw w dostawach nie ma, więc tak naprawdę ta esencja egzystencji Kataru nie została w żaden sposób zachwiana. Nie wiadomo, jak się skończą te zapowiedzi przedstawiciela dyplomatycznego dotyczące tych kontraktów, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby to weszło w życie. Byłoby to pewne utrudnienie, ale też właśnie nie wiem, jakby się to miało skończyć, jeżeli spółce, nie wiem, amerykańskiej przedstawiono by takie ultimatum, albo handlujecie z Dohą, albo z nami, więc wątpię, żeby
do tego w ogóle doszło? Katar oprócz energii to jest także eksporter kapitału. Katarczycy lubią swoje pieniądze lokować na świecie, lokują w różne branże. W Europie ukochali sobie na przykład sport, przede wszystkim piłkę nożną. Kupują choćby klub Paris Saint-Germain w lidze francuskiej. Swego czasu byli sponsorem Barcelony w lidze hiszpańskiej. Gdzie jest aktywny Katar na świecie właśnie? W jakich branżach, w jakich sektorach? Gdzie Katarczycy lubią swoje pieniądze lokować? Chociażby oprócz wspomnianego sportu, tutaj też jeszcze powinniśmy wspomnieć mistrzostwa, które się odbędą za 5 lat w Katarze. Które miały być takim ukoronowaniem tej drogi Kataru do bycia państwem o znaczeniu światowym. Ale też patrząc na nieruchomości, chociażby jednym z większych symboli jest londyński Shard, tak? Tutaj to też jest ta arabska inwestycja w Londynie, także to jest właśnie rynek nieruchomości. Czyli jeżeli chodzi o nieruchomości europejskie, oczywiście cała dywersyfikacja gospodarki, jeżeli chodzi o sam Katar, bo tam państwa Zatoki Perskiej w ogóle, w tym Katar, dywersyfikują się w sposób, budując dużo nieruchomości dla instytucji finansowych, na cele konferencyjne, na cele turystyczne, także tu jest szeroko pojęte budowanie marki i dywersyfikacja gospodarki w takim też dużym pojęciu wizerunkowym, co chociażby właśnie to zaangażowanie w sport ma zapewnić Katarowi. No tak jak też mówiliśmy, jest to przewoźnik, to jest jedna chyba z najbardziej rozpoznawalnych katarskich spółek na świecie, więc Katar stara się, mimo tego, że to jest bardzo małe państwo, jak najbardziej scalić tą gospodarką światową, zdywersyfikować się pod kątem inwestycyjnym, także te inwestycje nie są tylko we własną gospodarkę, bo w takiej sytuacji jak teraz mogłoby być to niebezpieczne, ale te inwestycje są rozsiane tak naprawdę po całym świecie. A jeśli patrzymy na Katar, bo patrząc na ten region, z reguły pierwsze, co gdzieś nam się kojarzy, to raczej te Emiraty Arabskie. Mówimy o tym regionie, myślimy od razu Dubaj, widzimy te arcykosztowne wyspy w kształcie palm, po prostu no, te takie, powiedziałbym, gdyby nie to, że to nie pasuje kulturowej religii, bizantyjskie, chociaż to nie pasuje, nie mogę znaleźć słowa, jak to nazwać, na prostu pokazujące bogactwo, ogrom pieniędzy, najwyższe budynki świata, które buduje się takim kosztem, że muszą sąsiednie Emiraty się dorzucać, żeby to się udało w ogóle dokończyć, hotele, które po prostu trzeba dorabiać kolejne gwiazdki, żeby te hotele się stawały 6-7 gwiazdkowe, nie wiadomo ile gwiazdkowe, a Doha, stolica Kataru, to też jest taki przykład takiego przepychu, no tak przynajmniej Dubaj czy inne Emiraty próbują się tym przepychem też reklamować. Owszem, ale też patrząc na to, jakim... Metro Disneyland, tak. Owszem, ale Katar może ma o tyle inną politykę, że on się aż tak... Jemu, powiedzmy, nie zależy aż tak strasznie na turystyce jak tutaj, bo to Dubaj jest tym centrum turystycznym, bo tak samo Arabia Saudyjska też, trudno nam sobie wyobrazić teraz turystów leżących na plaży w kostiumach kąpielowych w Arabii Saudyjskiej. Także Katar, jeżeli jest, powiedzmy, może mniej skromny, ale nie poszedł w tę stronę, chociażby będąc w Dosze, też oczywiście możemy obserwować wieżowce, ale też przechodząc do samej gospodarki, może też Katar nie musi aż tak bardzo się pokazywać na świecie, ponieważ jego gospodarka jest lepiej zdywersyfikowana. Tam te surowce energetyczne dają tylko nieco ponad połowę do PKB, więc gospodarka widać, że jest lepiej zdywersyfikowana. W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no Dubaj to stoi generalnie nieruchomościami. U niego, w przypadku tego Emiratu, już zasoby energetyczne nie są tak duże. Tak jak pan mówił, inne Emiraty muszą się dorzucać. W tym wypadku jest to Abu Dhabi, które musi finansować te bardzo ambitne przedsięwzięcia. Tak, najwyższy do tej pory budynek światowy się nazywać Burj Dubaj, nazywa się Burj Khalifa na cześć Emira, który dorzucił się, żeby uratować tą inwestycję. Ale z tego, co pamiętam, w Abu Dhabi ma powstać jeszcze wyższy budynek, jeszcze wyższy od tego Burj Khalifa jest już w planach, także nie pamiętam tylko, w którym to Emiracie. Już nie pamiętam, bo ale... licytują się te Emiraty, teraz każdy chce mieć najwyższy budynek. Dokładnie. A jeśli chodzi o Katar, bo ekscytowaliśmy się też niedawno zmianami w kolejce do tronu w Arabii Saudyjskiej. Saudyjska rodzina królewska jest ogromna, gigantyczna, właściwie obsadzają członkowie tej rodziny wszystkie możliwe wysokie urzędy w tym kraju. Ci wszyscy kuzyni, którzy królów i książąt, którzy gdzieś tymi kolumnami drogich samochodów podróżują po Paryżu. Ekscytowaliśmy się napadem na taką limuzynę, skąd zginęły jakieś precjoza strasznie drogie. Ta rodzina królewska z Kataru wydaje się skromniejsza. Skromniejsza, ale też należy pamiętać w kontekście tego konfliktu, a w zasadzie zastanawiając się, dlaczego ten konflikt wybuchł akurat teraz, też należy mieć na względzie to, że nastąpiła w obu krajach zmiana pokoleniowa.
Jeżeli chodzi o emira Kataru, ta zmiana miała miejsce w 2013 roku, ile dobrze pamiętam. W Arabii Saudyjskiej ona dokonuje się teraz. W połowie czerwca nominowano nowego następcę tronu. Bardzo dziękuję. Katarzyna Czupa, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, była moim i Państwa gościem. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Powtórka programu. To Polskie Radio 24. Zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sejmowa komisja weryfikacyjna planowała przesłuchać prezydent Warszawy, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła. Członkowie komisji, którzy badają prywatyzację warszawskich nieruchomości, oczekiwali, że Gronkiewicz-Waltz wyjaśni kwestie dotyczące tzw. dzikiej reprywatyzacji. Aleksander Przoniak. To już na początku obrad komisji jej przewodniczący zwrócił uwagę na nieobecność wezwanej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Na poprzednim posiedzeniu w poniedziałek Patryk Jaki powiedział, że liczy na to, że jednak ona przyjdzie i odpowie na pytania członków komisji. Mówił też, że to dobra okazja, by pani prezydent wytłumaczyła się z różnych zarzutów, które kierowane są pod jej adresem. Przewodniczący tak komentował nieobecność Hanny Gronkiewicz-Waltz. To, że nawet nie ma żadnego przedstawiciela z ratusza, no to pokazuje, że boją się tych pytań, jak Państwo widzicie, które nie są łatwe. Kolejny świadek zeznaje, że decyzje były podejmowane przez samą górę. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali, mówią dokładnie to samo, że decyzje w sprawie reprywatyzacji były podejmowane przez górę, czyli dokładnie co innego niż mówiła wcześniej pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i to mocno obciąża ratusz. Komisja weryfikacyjna zdecydowała, że ukaże prezydent Warszawy dwiema grzywnami po 3000 zł łącznie, grzywną w wysokości 6000 za dwukrotne niestawienie się na przesłuchania. Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała na Twitterze, że odwoła się od tej decyzji. Twierdzi, że jest organem, a nie stroną i komisja nie miała prawa jej wezwać. Warszawski ratusz w poniedziałek złożył wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z komisją. Prezydent stolicy utrzymuje też, że komisja weryfikacyjna nie jest ciałem konstytucyjnym. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. Więcej na ten temat Sylwia Białek. Premier mówiła, że ten dokument daje ogromne szanse na rozwój dla miast, gmin, powiatów, które na tym obszarze się znajdują. Dodała, że będą one mogły nie tylko ze sobą współpracować, wykorzystywać wzajemne atuty, ale będą mogły też tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. Nie ukrywamy, że my wiążemy nadzieję z tym, że właśnie rozwój gospodarczy, potencjalny rozwój tej metropolii będzie wpływał pozytywnie na rozwój gospodarki w całym naszym kraju. Szefowa rządu podkreśliła, że ustanowienie Metropolii Śląskiej ma doniosłe znaczenie dla tego regionu, który jest silnie uprzemysłowiony. Przyznała jednocześnie, że został on jednak zdegradowany wskutek transformacji ustrojowej po roku 90. To absolutnie historyczna chwila dla Górnego Śląska i Zagłębia, mówił z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zwrócił uwagę, że decyzja o utworzeniu związku przełoży się na codzienne życie mieszkańców. To jest szansa na zrównoważony, dobry transport zbiorowy, kolej, infrastrukturę. Zgodnie z rozporządzeniem metropolia powinna powstać 1 lipca tego roku, a zacząć działać od stycznia przyszłego roku. Wolę uczestnictwa w tym projekcie zgłosiło 41 miast i gmin. Sylwia Białek, Polskie Radio. Potwierdzenie pełnej gotowości wojsk sojuszniczych na wschodniej flance to jedno z ustaleń spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Podczas tej narady sojusznicy potwierdzili też zwiększenie wydatków na obronę. Ogłoszono, że kolejny szczyt paktu odbędzie się latem przyszłego roku w stolicy Belgii. Beata Płomecka. Deklarację potwierdzającą pełną gotowość bojową wielonarodowych batalionów na wschodniej flance podpisali w Brukseli ministrowie obrony 8 krajów – Polski, Estonii, Litwy i Łotwy, które goszczą wojska sojusznicze, oraz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Niemiec – państw, które stanowią trzon 4 batalionów po 1000 żołnierzy każdy. To jest sygnał dla potencjalnego agresora. Jesteśmy zdeterminowani i zjednoczeni. Mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Poinformował też, że podczas tej narady ministrowie 25 krajów z 29 potwierdzili, że zwiększą wydatki na obronę. Natowski wymóg 2% PKB na obronność oprócz USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii i Grecji spełni w tym roku także Rumunia. Szef sojuszu poinformował także, że następny szczyt NATO odbędzie się w Brukseli, nie w Stambule, jak chciał prezydent Turcji Recep Erdoğan. Jednak część państw członkowskich była przeciwna z powodu łamania demokratycznych standardów w Turcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Niedługo pasażerowie samolotów w Europie będą mieli swobodny dostęp do szybkiego internetu, zapewniają inżynierowie. Umożliwi to m.in. satelita wysłany właśnie w kosmos z bazy w Gujanie Francuskiej. Satelita firmy Inmarsat jest już na orbicie. Samoloty będą się z nim łączyć za pomocą specjalnej anteny umieszczonej na górze kadłuba. Na dole samolot będzie miał inną antenę do łączności ze stacjami naziemnymi. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać z pokładowych hotspotów, tak samo jak w kawiarni czy w hotelu. Pierwsze eksperymenty pod koniec roku ma przeprowadzić kilka linii lotniczych, w tym British Airways, Iberia czy Lufthansa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 18 stopni na północy, przez 24 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zwłaszcza w czasie burz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po trzeciej wracamy do wczorajszego podsumowania dnia. Ewa Worobiec i Łukasz Sobolewski. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Komisja weryfikacyjna zdecydowała o ukaraniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc dwiema grzywnami na łączną kwotę 6 tysięcy złotych za niestawienie się na dwóch rozprawach dotyczących reprywatyzacji działek przy ulicy Twardej 8 i 10.